Cześć, jesteśmy znowu. Pokazało mi w ogóle ukończono 22% gry. Trzeba zaraz tu porządek porobić też, także długo nie będziemy nagrywać jakoś. Trzeba sobie przygotować miejsce do pracy, do życia i do wszystkiego w ogóle. Bez pierdoń. Chyba miałem tam wyżej wskoczyć. Coś mi się tak może wydawać. Ale to się może mi tylko wydawać. Strasznie głosy są ciche w tej grze. Znowu ten tarczownik. Szkoda, że nie jesteśmy w żaden sposób melasami. A nie jesteśmy. Ten był trochę łatwiejszy. Nie miał pełnego opancerzenia. Dobra, idziemy dalej. Kurwa, strasznie dużo nagrywam ostatnio. Wręcz pojebanie dużo. Teraz gdziekolwiek będziemy, możemy sobie odpalać coś takiego. Także tyle z niego było. O czym? Pojawiła się znikąd z czystego nieba i stracił samolot. To tak. Nie, to nie jest racjonalne. Wiesz, że to nie jest racjonalne, Laro. Musi istnieć jakieś wytłumaczenie. Kartografia. Kurwa, ja jestem kartografem. Musiałam zrobić coś źle, przegapić coś ważnego. Powinnam była obserwować niebo, wybrać inne miejsce do lądowania. Byłam nieostrożna. A teraz oni nie żyją. Walka. Laro! Co się do diabła stało? Ta burza nadeszła znikąd. Chmury po prostu otoczyły samolot. Laro, posłuchaj. Widziałem stąd spadający samolot, więc pewnie jesteś niedaleko. Wracaj cała i zdrowa. Dobrze. Ruszam. Ulepszyć jeszcze coś mogę. Bardzo mi się podoba ta gra. Dłuższy magazynek. I tylko tyle mogę tych ulepszeń zrobić? Gra wydaje mi się teraz bardzo krótka. Opinie ma dobra ta gra. Jestem
na pozycji! Odsuń się! Lina. Takie buty. Kiedy używasz łuku, można użyć liny. Takie buty. Dobra, mamy to. Mamy nowe ulepszenia. Zaczepienia. Okej. Ale pogoda jest zdradliwa ostatnio. Pistolecik mamy. O, naprawdę się cieszę, że się ruszyłeś. Ja też, dziewczyno. W jednej chwili wszystko grało, a potem przyszła ta burza, tak zupełnie znikąd. To nie twoja wina, Laro. Nie, to ja ich tu ściągnęłam, Rod. Hej, znajdziemy inną drogę. Czyli tak jakby 1/4 gry mamy. 24.
słyszysz mnie? Jestem poważnie ranny i pilnie potrzebuję pomocy. Czy ktoś mnie słyszy? Kapitanie Jessop, słyszy mnie pan? Wystrzeliłem racę dymną odbiór. Cholera, nie słyszy mnie. Muszę się do niego dostać. Nie. Tam widać rację. Mamy własnych ludzi na głowie. Musimy się przegrupować, jak tylko znajdą sam. Przecież nie mogę go tam zostawić samego. On potrzebuje pomocy. Czasami trzeba kogoś poświęcić, Laro. Nie sposób uratować wszystkich. Dobrze wiem, co znaczy poświęcenie. Nie. Wiesz, co to strata. Poświęcenie to twój własny wybór. Strata to wybór podjęty za ciebie. Ja nie mogę wybrać dla niego śmierci, Rod. Sama walka. Dychacie czysto. Tutaj nikogo nie znajdziemy. Pewnie masz rację, ale mamy rozkazy. Zejdę na dół i dołączę do reszty przy samolocie. Wy dalej przeszukujcie ruiny. Potrzebuję wsparcia! Naprawdę? To długo pożyliśmy. Jechacie czysto. Tutaj nikogo nie znajdziemy. Pewnie masz rację, ale mamy rozkaz. Zejdę na dół i dołączę do reszty przy samolocie. Wy dalej przeszukujcie ruiny. Już się do tego zabieram. Pieprzona strata czasu. Czemu mi tak klatkuje? Co mi się nie zdziwi... O! Modyfikacje. Jest tam kto? Rod? Słyszę cię, Reyes. Co się u was dzieje? Przyszliśmy za grupą mężczyzn do jakiegoś miasta. Co jest jakieś szaleństwo, Rod? Co oni tu robią, do cholery? To przypomina moździerz z tłuczkiem. Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Są jakieś ślady Sam albo Whitmana? My jakieś znajdźki też znajdziemy. Tak. Zaraz będziemy schodzić z góry, żeby się z wami spotkać. Dobrze. Spróbujemy podejść trochę bliżej. Trzymaj ten kanał otwarty. Jest i Flara. Kurwa, to jak jakieś plemienia wygląda. Plemiona. Chodź, musimy wracać. Zamknij się i daj mi skończyć. Jaka będzie pierwsza rzecz, którą zrobisz, jak opuścimy tę wyspę? Zjem coś dobrego. Chodźcie tu, Boże! Nie mam pojęcia, jak walczyć wręcz.
10 expo. To nie tu powinniśmy być. Coś mi kurwa klatkuje. Komp napierdala 48 godzin, no już jest taki zajebany. Naprawdę. Mogłem przejść z początku. Spust z kółka na klucze. Chyba brakuje mi całe nic tego. Rozumiem. Najpierw to, bo to jest czasowe. Co ja pierdolę? Czyli to nie jest na czas. Jedno niweluje drugie po prostu. Dobra, wiem co trzeba zrobić. Czemu to się nie zgasło? Czy ja tu w ogóle powinienem być? Ja może czekać powinienem. Tak, ja powinienem czekać. Czy tam coś się zrobi?
Dobra, wiem wszystko. Wiem wszystko. To nie jest tak, że ja mam po prostu na to wejść i tam wskoczyć tutaj nisko. Tylko to jest tak, kręcę tutaj i to od razu się uruchamia, bo to gra wie, o co chodzi. Ja powinienem na tej kładce po prostu być, to jest tyle. I to jest tyle. Teraz mnie wypierdoli. Trzeba dobrze wymierzyć moment. Pani Lara Croft. Tomb Raider. To by było to. Ja shift po prostu przytrzymałem. Nie jest w żadnym razie trudna. Naprawdę? Ja tam powinienem, kurwa, normalnie się złapać. To jest chyba jeden naprawdę nieliczny, problematyczny moment w grze, jak na razie. Czyli wiemy wszystko, tak. Za szybko. Musimy zrobić tak, że to kręcimy. Tu czekamy sobie jakieś, kurwa, nie wiem, z 15 sekund. Myślę, że teraz może być... Zaczynać się być dobry moment. A potem są klapki różne. Są trzy klapki, tak? Ja pierdolę. Wiem chyba jak. Na drugiej klapce to zrobimy.
Ja tam się na górze muszę zupełnie złapać. Ja pierdolę. A weźmy, podnieśmy po prostu tylko to gówno. Nie, ja nie mam innego planu. Jest. Wyszybałem. Piękne. Czy to była część większego kompleksu ruin? Dobra, kończę na to.